Tynki ładnie zaczynają przesychać. Zobaczcie, że tylko w tym miejscu jeszcze widać takie mokre ślady, ale tutaj też była bardzo duża, duże wgłębienie i uzupełnione zostało gipsem budowlanym, także to jest gruba warstwa i to jeszcze schnie. A wszędzie indziej już widać, że ten tynk się wyjednolicił, on jest teraz taki kremowy. Ja bym tak został. Ale majster chce mieć gładziutko, więc będziemy musieli to pociągnąć jeszcze warstwą finiszującą, ale na razie skupimy się na sufitach. Właśnie chcieliśmy najpierw wyprowadzić ściany przed sufitami i teraz w tym momencie będziemy podwieszać sufit. Zobaczcie, ja tutaj mam taki profesjonalny wziernik. Dobrze to się mówi? Wziernik. Wskaźnik. Wziernik to jest, nie powiem co. Donosowy. Także zobaczcie. Tutaj obniżyliśmy nasz laser i tutaj akurat nam się udek chowa. Więc tu mamy najniższy punkt, ale idziemy dalej. Widzimy, że tu w miarę jest w porządku. Natomiast w tym momencie tutaj jest połączenie płyty i ta płyta ewidentnie patrzy, jak idzie nam w górę. Tutaj tak samo żeśmy sobie miarką zmierzyli, tu jest najwyższy punkt tego pomieszczenia, tu jest ponad 250 cm. Natomiast tam jest niecałe 250. Majster ma dosyć niskie bloki, więc słuchajcie, tutaj jest najniżej, ale już przynajmniej wiemy, jak będziemy te udeki sobie podczepiać, po prostu zrobimy, żeby było ładnie. Więc pozostaje nam nic innego, jak przykręcić udeki. Udeki mamy z odzysku, ale to nie przeszkadza. Mimo tego, że one w tym miejscu są powichrowane, to tutaj na tej krawędzie są dobre i muszą być dobre, bo innych nie mamy. Patrzcie, jak pan majster przybija, jak zawodowy fachura, nie potrzebuje nawet młotka, ale tak skromnie powiem, że to ja mu powiedziałem, że tak można i tak robi. Przywal sobie ostatni, no i już prawie koniec. Zobaczcie, tutaj ostatni sufit, który żeśmy na poziomicy i to jeszcze chyba metrówce robili, był tutaj. Także trochę nam uciekło z pionu, no ale z poziomu, ale jak na metrową poziomicę, to i tak nie najgorzej. Od razu uprzedzę pytania, dlaczego ktoś będzie pytał, dlaczego nie system. Dlaczego nie M-System? Poczekajcie, tylko dowierci i wam powiem. Jesteś z siebie dumny? Bardzo. No to super. Tylko jeszcze podrabienie nie umiesz chodzić jak prawdziwy majster, ale wszystko w swoim czasie.
Beno, podtrzymaj. Dobra. Od razu uprzedzę zapytania, dlaczego nie opuszczamy na M-systemie. Przecież na M-systemie byśmy mogli tutaj większą przerwę, mniejszą jakby powierzchnię, wyżej by było, znaczy się. W stosunku do tego, tym bardziej, że sufity nie są i tak wysokie. A noż też dlatego nie M-system, bo zostało nam towaru. Mamy bardzo dużo udeków, to są udeki z odzysku i mamy dużo CD-ków też z odzysku i dlatego tam, gdzie możemy, będziemy wykorzystywać to, co mamy, a ewentualnie, jeśli nam już tego zabraknie, będziemy mogli pomyśleć o M-systemie. Tego jeszcze nie robiliśmy, a z chęcią byśmy zobaczyli, jak się będzie działało. Mamy już dookoła zrobione nasze udeki. No i co? Teraz pozostaje tylko rozmierzyć to, no i kręcić wąsy. Przyszły już wąsy? Ale wąsów jeszcze nie ma. A już myślałem, że na dzisiaj fajran, ale majster był w paczkomacie i po fajrancie, i po temacie. Przyszła nam paczka, doszły nam wieszaki i łączniki wzdłużne, a my w międzyczasie żeśmy rozprowadzili oświetlenie. Majster postanowił, że będzie miał tutaj takie oczka sufitowe, białe, bo na białym suficie, czyli teoretycznie ma ich nie widać. Być. To bardzo. I ma być tak, 2, 4, 6, tam 7. 8 nie będzie, bo w tamtym miejscu majster będzie miał stół i osobne oświetlenie do stołu pójdzie. Więc już żeśmy to sobie rozprowadzili. W międzyczasie żeśmy pokreskowali sufit. Pamiętacie poprzednią konstrukcję? To wam powiem, że majster chciał zrobić podobnie. Ale na szczęście nie będziemy robić podobnie. Ile przedtem było tutaj wieszaków? 20. 22 esy trzymały ten sufit. 11 lat nic się z tym nie stało, ale namówiłem go po długich pertraktacjach? Po pertraktacjach? Po długiej dyskusji powiedziałem, że damy więcej. Damy ich. Ile ich damy? 46. 46. 42. 42, czyli dwa razy więcej. I też będzie dobrze. Natomiast 60. Ja chciałem dać 60, ale nie chcieli. Majster powiedział, że jak będę sponsorował, to będę dawał 60. Tu przewód też idzie od ostatniego punktu świetlnego, idzie po skosie do tamtego, bo ja chciałem dać tu, tam i wrócić. On powiedział, że go nie stać na przewód i mam dawać po skosie. Z pełną odpowiedzialnością, także jest po skosie. Okej, ale mamy porozmierzane sobie już mniej więcej wszystko, jak ma być. I teraz damy, bo to będzie okładzina sufitowa z jednej płyty. Płyty będziemy dawać dwójki, natomiast rozstaw pomiędzy naszymi CD-kami bierzemy maksymalny, czyli 50 cm rozstaw będzie i będziemy... A nie, przepraszam, dajemy jednak po 40, bo majster powiedział, że po 40 lepiej będzie się liczyć. Także dajemy co 40 rozstawu, ale profile nie będą szły w tą stronę, tak jak przedtem, tylko w tą stronę. Dlatego, gdyż mamy tych profili, które przedtem były, ale one są za krótkie, bo przedtem idioci, zamiast zrobić najpierw sufit, to zrobili sobie ściany i sufit się podwiesili do konstrukcji ścian. Także teraz mamy za krótkie profile o jakieś 10 cm, więc musielibyśmy na każdym profilu dawać łącznik wzdłużny na 10 cm. Bez sensu. To wymyśliliśmy, że damy je po długości i tych łączników będzie znacznie mniej. Działa. No i teraz to robimy.
jest ich znacznie więcej, już lepiej to wygląda. Choć tak nie jest idealnie, ale majster powiedział, jak zacząłem mu czytać specyfikacje i rozstawy, to powiedział, żebym się zajął czymś pożytecznym, a nie czytał. Głupoty, jesteśmy u niego na budowie i robimy według jego. Także tak to wygląda. Patrzcie na pana majstra. Trochę nam się tutaj zakurzyło, bo się sypie tyk, ale zobaczcie, co majster ma. Słuchajcie, jeden z naszych widzów po ostatnim filmie, jak zobaczył, jak robimy w tym kurzu i syfie, to się normalnie aż za serce złapiał i przyjechał panu majstrowi, maseczkę przywiózł. Fajna taka, z filtrami wymiennymi. Mówi, że to nawet na COVID-a daje radę. Ale u nas COVID-a nie ma, za to jest dużo pyłu, co prawda jedna. My musimy robić zwykły, ale majster to jest... Majster jest tylko jeden, pamiętajcie, także on ma najlepsze. Tak więc będziemy przechodzić. Fajna ta maska, jakby ktoś chciał wiedzieć, co to jest, bo to się zastanawiałem, to wam podlinkuję w opisie. Dobra, to już nam niepotrzebne. I teraz będziemy przechodzić do zrobienia CD-czków, moi drodzy. Natomiast dobrze, że skończyliśmy wiercić, bo już godzina późna. Wiecie, że w blokach trzeba jednak szanować sąsiada, bo nieraz sąsiad się przyda. Tak więc już teraz tylko wkrętarka. Ale powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że praktycznie w większości będziemy używać tylko tego. Do tego to byłem sceptycznie nastawiony. To jest motowiertarka. No ja to wiecie, nie? Ale powiem wam, że praktycznie pan majster tylko tym pracuje. Tylko nawet sobie podkuł ten. Wiertła nie dają. Wypust. To jakieś nasze stare. Wiertła się, to nasze było. Wiertło na zbrojeniu się. Ten. Ale spoko, naprawdę powiem wam szczerze, że git, on nie musi latać z kablami, ja nie muszę mu tego podtrzymywać. Daje radę. Jedyne co, to futrynę żeśmy wykuwali już tutaj sprzętem na prąd, na gniazdko, no bo wiadomo, to jest sprzęt akumulatorowy, no to wiadomo, nigdy nie będzie miał takiego kopa jak coś do sieci, ale spoko. Dobrze, to przechodzimy do następnych etapów. Mimo tego, że nie mamy akurat krótkiej zakrętarki, to majster tak daje radę w miarę. Patrzcie, pierwszy raz używamy tego dla naszego lasera. Powiem wam szczerze, bo przedtem, jak ci, którzy znają naszą serię, to wiedzą, że nasz sufit podwieśliśmy na laserze z Lidla, który nie był taki obwodowy, tylko był zwykły, taki wiecie, dwie płaszczyzny tylko walił. Da radę i na miarkę. I da radę. Natomiast teraz mamy trochę fajniejszy sprzęt i dlatego trzeba korzystać z udogodnień, bo po pierwsze nam to przyspiesza robotę, a po drugie zaoszczędza nerwy. I potem nie ma sytuacji, tak jak tam, że nam 5 cm sufit uciekł. No, panie majster. I jak ci mówię, jest pięknie i jest beautiful. Panie, to nie strzelnica. Dobrze, że zrobił majster. Bo ja, majster sobie zakreskował tutaj na udeczkach mazaczkiem, tak zszedł i sobie na oko środki tego. A ja mówię, ty możemy to zrobić pod linijkę albo pod miarkę. A on mówi, ty to chyba nie lubisz robić, kurde. Zajmij się czymś, kurde, u mnie jesteś, u mnie robisz, ja robię na oko. No to robimy na oko. Jest git, nie? Dobra, jest pięknie, jest beautiful. Pokaż tam wyżej, bo ja nie sięgam. Listen to my heart.
Profile mamy przybite. Oczywiście nie obyło się bez paru baboli. Tutaj jak chłopaki zaczęli, to szło im elegancko. Jeden długi łącznik, krótszy, później mijanka, długi łącznik, krótki. I tak do połowy pięknie wyszło, aż się skończyły różne profile. Zostały te same. I co? I mamy łączenie, 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 a na ostatnich dwóch to już nie mieliśmy długich profili, bo wszystkie ze ścian, których majster miał wtedy o wiele mniej, połączyliśmy już tutaj wcześniej, także zostały te ze ścian tylko, a nie z sufitu, więc mamy trzy w trzech miejscach połączone, no to powiedzmy, że mijanka jakaś tam wyszła, ale babol jest. Następnie pokażę wam kołki, na które dyblowaliśmy. Pamiętajcie zawsze, że sufity tylko i wyłącznie i nigdy pod żadnym pozorem na inne wkręty, tylko na dyble metalowe. Proszę, nasze dyble metalowe, które zastosowaliśmy. No wszak... Wszak metal jest oblany plastikiem. Dobrze, że chociaż majster kupił ósemki, bo... Była też możliwość, żebyśmy go przywalili na szóstki, ale majster wiercił głębiej. Więc słuchajcie, nasz sufit jest. Jakbyście chcieli wiedzieć, czy to jest sufit zrobiony zgodnie ze sztuką? Nie. To jest sufit zrobiony na sztukę. Ale gwarantuję wam, że na łeb mu się nie spadnie. Jak spadnie, to mnie tu nie będzie. Więc ja jestem zadowolony. Dobrze. Możemy przejść do kolejnego etapu. A teraz będziemy przybijać płyty. Zobaczcie, magia kina jest niewiarygodna. Chwila i płyty wjechały. Jak to się stało? Szkoda tylko, że dwóch tragarzy, którzy nosili tutaj na trzecie piętro, to się tak zasapali, że prawie kurde zeszli na zawał. Ale płyty są wniesione. Są to płyty zwykłe. 120 na 200 cm, żadna tam zielona, bo w blokach przecież wilgoci nie ma. Znaczy u majstra, bo bywają bloki, gdzie ta wilgoć jest, zwłaszcza gdzie są takie zjawiska jak podzielniki ciepła na koloryferach i ludzie po prostu nie grzeją, bo wygląda, wychodzi to za drogo. Poproszę, przybijamy sufit. Aha, tacka, ta taka, ten do mierzenia, świetna sprawa, polecam każdemu. I'm not afraid to die.
Rodacy, a sufit przykręcony, o dziwo, zeszło nam tyle samo płyt co przedtem, czyli 8, ale przedtem było elegancko. Tutaj daliśmy przedtem sobie wszystkie, bo mieliśmy je na 2,60, czyli po tej stronie wszystko na 2,60 w rządku, a po tej stronie była docinka. I później tylko jeden taki długi mieliśmy element do zazbrojenia. Mało tego, ten element akurat wychodził nam w powietrzu, więc nawet tu nie było żadnych profili, do którego się to winno trzymać, a się trzymało. Więc mam nadzieję, że mimo tego, że sufit nasz na sztukę, to będzie się dobrze sprawował. Chodźcie zobaczcie majstra w pracy. Wielki chłopaczyna ostatnio wieszaki tutaj wiercił, borował. Bardziej dużo kurzu szło, ale teraz ma taki bardziej profesjonalny sprzęt. Zobaczcie, możecie zobaczyć, jaką końcóweczką majster nam tutaj kręci płyty. To jest specjalna końcówka do karton gipsu. Ten kołnierz sprawia to, że nie przewiercicie papieru. On wam dokręca, później zatrzymuje się już na papierze ten kołnierz i w tym momencie już wam wasz wkręt się obkręca, a on jest akurat tak zakotwiony jak na załączonym obrazku. Tak więc tak to wychodzi. Zobaczcie, że majster wcale tu się nie musi bawić w ustawienia sprzęgła. Majster ma ustawione to na wiercenie, także na full opór idzie i po prostu się nie boi, bo ta końcówka robi robotę. Proszę zobaczyć. W międzyczasie jeszcze tutaj musieliśmy zatrzymać nasze timelapsy, bo wynikł problem. Trzeba było się zastanowić. Trzeba było się zastanowić, jaki stół majster będzie miał w swoim przyszłym salonie, bo tutaj będzie stół, słuchajcie, i on chciał, jak król Artur, mieć okrągły stół. Tutaj by sobie rycerzy albo innych majstrów zapraszał, by poobradowali. Ale już po szybkiej dedukcji wyperswadowaliśmy mu, że okrągły stół w jego przypadku będzie niedobry, bo tu by mu weszła 90. Gdzie 90 to jest co najwyżej stolik nocny, a nie stół, a 120 by zajęła tyle miejsca, także ni w 5, ni w 10. Więc postanęło na tym, że stół docelowo będzie 90. Trzeba było sobie wymierzyć ilość tutaj miejsca potrzebna do tego, żeby sobie zasiąść bokiem, albo przynajmniej odsunąć trochę krzesło i wyjść. I z drugiej strony to samo, wyznaczyć środek i rozplanować oświetlenie centralne nad stołem. Także ja w mojej skromnej osobie mu to wyliczyłem. Mam nadzieję, że efekt końcowy będzie zadowalający. Jeśli będzie coś nie tak, to wiedzcie, że to moja wina. Przyznaję się bez bicia. A oprócz tego wszystko ok. Słuchajcie, mamy tutaj oczka od halogenów powyrysowane, tylko nie mamy jeszcze oczek. Majster wpadł na świetny pomysł, żebyśmy tego teraz nie wycinali, bo w tym momencie on nie jest pewny, jaka tam średnica tego oczka będzie, co on tam sobie zamówił. Natomiast polecimy, pogipsujemy to wszystko, wiecie, już na gotowo i pomalujemy. Znaczy pomalujemy, pogipsujemy, poszlifujemy i będzie sufit zrobiony na gotowo. W momencie, kiedy przyjdą oczka, my znamy doskonale rozmieszczenia naszych oczek halogenowych na suficie. Puścimy sobie laser, wytrasujemy i już na czystą robotę będziemy kręcić sobie dziurki. A nie mając tych otworów, o wiele łatwiej będzie nam się pracowało z gładzią gipsową, bo sufit cały będzie zaciągnięty na całość. To się chyba nazywa Q4 albo 5. Nie wiem. U nas mówimy na to pocalako. To taka mała anegdotka. Za dzieciaka lubiliśmy zawsze z chłopakami sobie zamówić pizzę. Jak mieliśmy za co, czasami butelki zbieraliśmy, nie? No jak już zbieraliśmy te butelki, to zawsze zamawialiśmy sobie pizzę. No i wiadomo, wtedy pizza była jak dzisiaj, tylko była tańsza. Nie kosztowała 30 zeta za zwykłego podstawowego placka z serem, tylko kosztowała 9,10, nie? No i my zawsze pizzę na pół, na dwie osoby, a mieliśmy takiego kolegę i on zawsze calaka.
No, jeszcze głodny był potem. Także taka anegdotka, jeśli chodzi o calaki.